Już jutro we wtorek 17 października startuje drugi sezon Diablo 4, a co za tym idzie, warto by było w końcu omówić patch 1.2, który ten sezon oraz masę zmian do Diablo 4 wprowadzi. Niestety wcześniej nie mogłem tego zrobić, ponieważ tak jak mówiłem w ostatnim filmie, mówiąc krótko, na wakacjach. Zmian jest dosyć dużo, więc nie będziemy tego wszystkiego omawiać, tylko mówimy sobie te najważniejsze, najciekawsze rzeczy. A poza tym chciałbym poinformować, że już jutro, 17 września, około godziny 18.30, tak bym powiedział, na twitch.tv/mkrr3 startuje streamek, na którym sobie pogramy w ten sezon drugi. Ile streamek potrwa i czy będą regularne streamy, to wszystko zależy od jednej bardzo prostej rzeczy, a od jakiej to sobie zachowam to dla siebie. W każdym razie na pewno będziemy chcieli przetestować ten sezon i zobaczyć, jak się gra, ponieważ zmiany wyglądają w dużej części dosyć ciekawie. Nie są one perfekcyjne, nie jest to na pewno rozwiązanie wszystkich problemów, ale jednocześnie mocno ulepszają tą grę w aktualnym, znaczy mocno tą grę po prostu ulepszą i podejrzewam, że fans tej gry też, ale to wszystko będzie trzeba przetestować, pograć i zobaczyć, jak się gra, a my tymczasem przejdźmy do patch notów. Na początku przypomnę, że sezon drugi będzie opowiadał o wampirach, będziemy mieli mocze wampiryczne, będziemy na te wampiry polować i tak dalej, i będziemy też rozwijać jakąś renomę na eventach wampirycznych, więc brzmi to całkiem fajnie. No i to, co tutaj nie jest jakoś super mocno przedstawione, do gry trafi 5 uber bossów, które żeby zabić, farmić i tak dalej, będziemy potrzebowali specjalne materiały. Tutaj bardzo ciekawą rzeczą jest to, ile tych materiałów będziemy potrzebowali. Czy to faktycznie będzie wyzwanie farmienie tych bossów, czy raczej będzie można sobie tych materiałów nafarmić w godzinę na 500 ranów i tak latać w kółko 500 ranów. Jak to drugie, to raczej nie byłoby to zbyt ekscytujące. Jak to pierwsze, czyli potrzeba faktycznie farmienia tych rzeczy, to byłoby to całkiem spoko. Niestety obawiam się, że może być to ta mniej ekscytująca wersja, patrząc na to, jak wyglądają pseudo uberbossy w Diablo 3, ale zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie przechodzimy sobie do patch notów i na początku przejrzymy sobie przedmioty unikalne. Czy może przeglądać ich nie będziemy, natomiast pokrótce sobie powiem, co o nich myślę. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o te przedmioty unikalne, wydaje mi się, że Blizz, powiedzmy, że odrobił pracę domową z poprzedniego sezonu i są te przedmioty o wiele bardziej fascynujące i interesujące niż w sezonie pierwszym. W sensie mogą być bardziej grywalne. Tylko teraz tak. Przede wszystkim nie mamy afiksów czy też statystyk tych przedmiotów, więc ciężko jest jednoznacznie w tym momencie powiedzieć, który z tych itemów będzie grywalny czy nie. Bo nawet jeżeli jest ciekawa, unikalna moc, ale sam przedmiot ma gówniane statystyki, to prawdopodobnie grać nie będzie. Drugą rzeczą, która jest o wiele bardziej bolesna, może nie bolesna, ale problematyczna, jest to, że te przedmioty absolutnie nie dają niczego nowego. Owszem, mamy więcej obrażeń, więcej odporności, więcej, nie wiem, życia czy czegoś takiego, ale nie za bardzo mamy nowe spojrzenie na jakieś umiejętności czy na jakąś klasę. W sensie nie ma przedmiotów, które zmieniają działanie skilli, czy są jakimś takim, są taką podstawą do budowania, do zrobienia jakiegoś buildu. No co mam na myśli? Mamy przykładowo zaję fajną czapę do barbarzyńcy. Kiedy mamy Berserkinga i dostaniemy kolejnego, mamy 40-60% szansy, żeby stać się jeszcze bardziej wściekłym i dostać 15% damage'a, który się mnoży, dwa punkty Fury na sekundę oraz cooldown reduction. Jest to mega fajna czapa, daje nam dosyć dużo wszystkiego, że tak powiem, ale to nie jest czapka, która daje możliwość zrobienia jakiegoś nowego builda. To jest czapka, która sprawia, że aktualne buildy będą po prostu mocniejsze. Czemu to jest problem? No bo chcielibyśmy nowe buildy, no to chyba proste i logiczne, nie? Przykładem takiego itemu, który potencjalnie mógłby być tym, o czym mówię, jest ta klata. Ta klata sprawia, że healing potiony nie dają nam dłużej heala instantowego, zamiast tego dają nam 200% bariery na 4 sekundy. Czyli mówiąc krótko, dostajemy sobie, klikając Q, barierę, a to sprawia, że możemy pomyśleć o jakimś buildzie pod barierę, żeby tą barierę tam stakować i tak dalej, żeby to się jakoś tam z czymś kombiło. I to jest właśnie przedmiot, który pozwala nam zrobić coś nowego, a takich przedmiotów no, nie ma tutaj zbyt dużo. Mamy fajne spodnie przykładowo, które mogą być fajną rzeczą na farmienie uberbossów, ponieważ uberbossowie prawdopodobnie będą zadawali jeden typ obrażeń, na przykład Duriel będzie zadawał poison, a te spodnie sprawiają, że jak dostaniemy non-physical damage jakiegoś tam typu, to dostajemy od 6 do 10% maksymalnej odporności tego typu na 6 sekund. Maksymalna odporność, chodzi o to, że teraz odporności zostaną zmienione, co będzie w tym patchu, i będą dosyć przydatne, rzekłbym wymagane do tego, żeby nie ginąć, więc każdy gracz będzie chciał te odporności mieć, ale one są skapowane na 70% i nie możesz mieć normalnie więcej. Możesz to zrobić tymi spodniami, jakimiś tam paragonami przykładowo, ale nie możesz mieć ich więcej, więc chcesz mieć więcej, bo jeżeli będziesz mieć więcej, przykładowo Duriel zadaje ci 1000 obrażeń, masz 70,
Poison Resista, to dostajesz tylko 300 tych obrażeń, tak? Jeżeli miałbyś 80 Poison Resista, to dostałbyś 200. Różnica między 300 a 200 to nie jest tak, jak tutaj mi większość osób powie, to tylko 10%, to jest 50%, bo ty nie dostajesz 300, ty dostajesz 200, więc ta różnica jest dosyć potężna. I zwiększanie tych maksymalnych resistów jest dosyć dobrą rzeczą i te portki są ogólnie rzecz biorąc dobre. Dalej z takich przedmiotów mamy nawet ciekawe buty, które dają nam, pozwalają nam zmniejszać cooldown na naszym ultimate skillu, co może być interesujące w niektórych buildach. No i to też potencjalnie może by pozwoliło zrobić jakiś build, na przykład pod Rain of Arrows, które chyba jest już memem, jeżeli chodzi o tą grę. Ale gdzieś tam ten amulet od Rain of Arrows też dostał jakieś zmiany, więc może to nie jest takie złe. I z takich ciekawszych rzeczy mamy jeszcze na przykład ten amulet do druida, który sprawia, że ten głaz będzie latał, jak mamy Hurricane odpalony. Co może być interesujące, kto wie, nie wiem. Zobaczymy, to też jest kwestia potestowania. No i tutaj mamy jeszcze na przykład klatę dla Łotra, która sprawia, że jak mamy nielimitowaną energię z Inner Sighta, to nasze core skille mają możliwość zespawnowania pułapek. Czy tam jednej z trzech pułapki. Z trzech pułapek. To może być ciekawą rzeczą, żeby zrobić jakiś build pod pułapki. Tak potencjalnie. No i to też, ten pierścionek ostatni wydaje się być też ciekawy. Natomiast patrząc na to, ile on zadaje tych obrażeń, to wydaje mi się, że to nie będzie zbyt mocne. Ale tak jakoś nie wiem, wydaje mi się dosyć ciekawą rzeczą. Jeżeli chodzi o legendarne aspekty, no to tutaj historia jest podobna. Powiedziałbym, że w porównaniu do tego, co widzieliśmy w poprzednim sezonie, jest chyba trochę lepiej, ale te aspekty znowu nie dają nam możliwości stworzenia nowego buildu, bo nie zmieniają jakoś skilli, nie? Mamy przykładowo te bazowe aspekty, które tam u Łotra sprawiają, że jakaś tam strzała się rozdziela, nie? I to jest dosyć fajną rzeczą, albo Twisting Blade latają wokół nas i to pozwala jakoś myśleć o nowym buildzie. A tutaj mamy takie więcej movement speeda, więcej damage'u i to wcale nie aż tak dużo pod bardzo dużymi wymaganiami. To nie usuwa bleeda, więc to jest potencjalnie czymś, powiedzmy, że interesującym, tak mi się wydaje. Ten Raw Might aspekt też jest rzeczą interesującą, aczkolwiek ona nie sprawia, że myślimy o nowym buildzie, tylko po prostu zwiększamy sobie w niedźwiedzie łaku obrażenia dosyć znacząco i studujemy przeciwników, co jest dosyć istotne. Tutaj mamy jakieś tuna u Łotra, ale to też... Tutaj mamy więcej energii, esencji, przepraszam, a tutaj mamy więcej obrażeń. To ostatnie może być dosyć użyteczne, bo może fajnie działać na przykład z Hydrą. I to nie są złe aspekty, ale to nie są aspekty, które dają nam możliwość zrobienia nowego buildu, tak jak ten build od Twisting Blade'a u Łotra. Więc aspekty i unikaty wyglądają potencjalnie dobrze, ale nie stanowią niczego, co zmieni to, jak gramy, a to by się przydało. Więc to jest na pewno do poprawy, aczkolwiek w jakimś tam dobrym kierunku to zmierza. A, no i też mamy 12 unikalnych przedmiotów, zamiast 6, tak jak było w poprzednim sezonie. Ja wiem, że Community Diablo chciałoby 50 na sezon. Osobiście uważam, że byłoby to trochę za dużo, biorąc pod uwagę, że... Za chwilę mamy kolejny sezon, dodatek, kolejny sezon, kolejny i tak dalej. I w momencie, kiedy dostajemy tego 12, w tej chwili mamy... W tej chwili mamy chyba około 70, więc teraz będzie, powiedzmy, mamy 70, 84, później 82, 94, 106, 118 i tak dalej. I to z biegiem czasu będzie rosło i wydaje mi się jak najbardziej spoko. Chociaż tak tutaj też dodam, że z tego co tak wyczytałem, z tego co mówili na tych streamach, to chyba w kolejnych sezonach może być nawet tych unikalnych przedmiotów 18. No to już byłoby dla mnie wystarczająco, tak naprawdę wystarczająco. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie, póki co lećmy sobie dalej. Mamy glyfy, ale myślę, że tych glyfów nie będziemy sobie omawiali, bo to nie ma jakiegoś większego sensu. Kolejne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, to teraz możemy przedmioty markować jako ulubione. Nie mogą być w ten sposób, jak są tak zmarkowane, nie mogą być sprzedane albo salvage'owane. Dlaczego to jest istotną rzeczą? Bo po pierwsze, w tym momencie, jak na przykład chcieliśmy kliknąć zniszcz wszystkie, to musieliśmy przedmioty wyrzucić, które chcieliśmy zachować. Teraz możemy sobie kliknąć to i tych przedmiotów nie sprzedamy. Łatwiej nam też jest, prawdopodobnie jak mamy 30 przedmiotów do przejrzenia, kliknąć te, które chcemy zostawić i posprzedawać resztę, czy zniszczyć resztę, niż klikać te, które chcemy zniszczyć albo tam sprzedać. Więc wydaje mi się, że to może być całkiem spoko zmiana. Nie jest to jakieś super duże, ale może być, może ułatwiać granie i zarządzanie inwentory. Dalej mamy to, że możemy w staszu markować sobie przedmioty, mamy wreszcie możliwość przeszukiwania i filtrowania przedmiotów. No, to dobre jest.
Możemy sobie... A, tutaj możemy sprzedawać przedmioty. A, dobra, to nie jest istotne. Dalej mamy to, że jak sobie tam klikamy sortowanie, to się przedmioty układają. Afiksy na przedmiotach też są bardziej sensownie poukładane jakoś. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Poza tym mamy tryb streamera. Mamy też możliwość ukrywania combat tekstu. No to powinno być na samym początku, bo dostaliśmy możliwość ukrywania cyferek, a nie dostaliśmy możliwości ukrywania odsłonięty. Autorun, który... Nie wiem, w sumie jakoś nie miałem do tej pory wielkiej potrzeby używania autorana, ale spoko, że jest, nie ma tutaj co ukrywać. Mamy powiadomienie o nadchodzącym World Bossie, co też jest istotne, bo często można było tego bossa przegapić łatwo, a teraz prawdopodobnie będziemy chcieli tych bossów farmić po to, żeby zdobywać klucze do Uber bossów. No i tutaj jeszcze pomniejsze zmiany. A teraz sobie przejdziemy do itemów, bo to są dopiero interesujące rzeczy, aczkolwiek no nie jest aż tak kolorowo, jakby mi się chciało, żeby było. W każdym razie, na początek enchanting. Enchanting będzie, mówiąc krótko, obniżony. Będzie tańszy. Wcześniej było tak, że mieliśmy pierwszy enchant za 56 tysięcy, drugi za 328, kolejny za 338. Teraz będzie tak, że mamy 64, 128, 194, czyli po prostu to się dodaje, a nie jakoś tam dziwnie mnoży, czy to się robiło. Osobiście uważam, że ta zmiana jest do dupy. W sensie, ja dalej mam wrażenie, że ułatwianie robienia wszystkiego w tej grze prowadzi do tego, że w tej grze nie ma co robić, bo za chwilę to enchantowanie będzie za friko, dropi nam item, idziemy, enchantujemy, pyk, zrobione. No, zero fanu. I o wiele bardziej mi się podobałoby, gdyby to enchantowanie było droższe i gdyby upgrade'owanie tych itemów było droższe, w sensie tam jak mamy u Kowala na przykład 5 upgrade'ów, to żeby trzeba było pofarmić macy, żeby to było można zrobić. W tym momencie jest to takie, wypada nam item, robimy to i już. I nie ma żadnej frajdy z ulepszania tego. Więc ja nie jestem zwolennikiem tej zmiany. Wiem, że dużo osób powie, że ta zmiana jest super. I ja się z tym absolutnie kłócić nie zamierzam. Mi się po prostu ona nie podoba. Anyway, dalej mamy też zmniejszone koszty przedmiotów legendarnych. I tutaj mamy na przykład jakiś tam legendarny wand 800 item power. Wcześniej było 164 tysiące, a teraz będzie 72 tysiące. Chodzi o to, że dodawanie... Znaczy imprintowanie, dodawanie soketów, upgrade'owanie nie zwiększa kosztu enchantowania. To jest akurat zmiana spoko, bo czekanie z założeniem tego przedmiotu, aż sobie wyrolujemy u enchanterki, naszą ulubioną statystykę, jest bez sensu. Więc to jest ok, ale to wydaje mi się, że prowadzi do bardzo dużego uproszczenia. I rozumiem, że to jest targetowane w casuali, ale... No nie jestem zwolennikiem, no nie jest. Anyway, dalej. Gemy będą w staszu, w zakładce z materiałami, przepraszam. Zmniejszono drop rate eliksirów. Było 0,5%, teraz jest 0,02%, czyli mniej o 25 razy będzie tych eliksirów dropiło. Zmiana... Znaczy... Sam pomysł z tymi eliksirami mi się bardzo podoba, bo mamy tam, musimy tego pilnować, mamy więcej expa, mamy jakąś tam statystykę i tak dalej. I to jest super. Jak dla mnie. Natomiast to, że te eliksiry dropią... Nie jestem tego przekonany. Z drugiej strony, jakbym miał chodzić i zbierać kwiatki jak w World of Warcraft, też bym nie był do tego przekonany. No bo to jest Diablo, tutaj zabijamy potwory, a nie chodzimy i zbieramy jakieś kwiatki, nie? Ale wydaje mi się, że o wiele bardziej fajne byłoby, gdyby zamiast eliksirów dropiły kwiatki po prostu z potworów. Bo wtedy byśmy sobie kraftowali te eliksiry, które chcemy i używali ich wedle własnego zdania, a nie tak jak jest teraz, że tam mamy, znaczy mieliśmy tych eliksirów w cholerę, bo teraz ich nie będzie aż tyle i sobie tam klikamy któryś, który nam akurat odpowiada, nie? Więc tutaj się z tym zgadzam, że jest to robione po to, żeby zredukować stres graczy w zakładce z tymi jednorazówkami. Natomiast bardziej bym szedł właśnie w to, że crafted, nie? Że dajcie nam kwiatki, my sobie wykraftujemy te eliksiry, tak żeby używać w ogóle tej alchemiczki, a nie takie dam ci eliksir, nie? I masz eliksir. Więc zmiana, powiedziałbym, chyba na plus, ale wolałbym, żeby to zamienili, że nie dropią eliksiry, a dropią kwiatki. Kolejną zmianą jest to, że skrzynka od drzewa szeptów teraz daje tylko i wyłącznie ten slot, który wybierzemy, bo wcześniej było tak, że mogła dać coś innego, a teraz będzie dawać tylko i wyłącznie ten slot, który wybraliśmy, czyli jak wybierzemy czapki, to będzie nam dawała tylko czapki. Więc target farming dostał upgrade. Zobaczymy. Ogólnie Whispersy teraz będą chyba o wiele ciekawszą rzeczą zarówno do levelowania, jak i później do grania na World Tier 4, więc to na pewno będzie robiło różnicę i jest to znaczące, ale nie jest to jakaś zmiana, o której bym pomyślał w ogóle. Zmniejszono ilość Scroll of Escape, czyli tego na hardkorze, co pozwala uciec.
Nie wiem, hardcora nie gram, więc jest mi to obojętne, a wydaje mi się, że i tak większym problemem jest jakiś głupi eliksir, który zabrania ci umrzeć, niż to, ale... Ale to niech się wypowiadają gracze, którzy hardcora grają. To jest też taka zmiana, powiedzmy, że spoko. Nie święte i nie starożytne przedmioty nie będą wymagały tego do ulepszenia. No jest to spoko, chociaż z drugiej strony nawet nie zwróciłem uwagi, że wymagały. Ale po prostu ułatwi to granie na World Tier 1 i 2. I teraz dochodzimy do zmiany, która może być huge, a chyba jest niczym. W sensie, wcześniej przedmioty święte miały rangę 625-72. Przedmioty starożytne miały rangę 725-820. Nową rangą przedmiotów świętych jest ranga 725, czyli tak jak było, do 750, czyli troszkę wyżej. Natomiast jeżeli chodzi o przedmioty starożytne, nową rangą jest 780 do 925. Pierwsza rzecz, która rzuca nam się w oczy, to to, że tutaj mamy 30-punktową dziurę, co jest niczym znaczącym prawdopodobnie, ale tak zastanawiam się, po co? A poza tym mamy też inne rozdysponowanie przedmiotów. I teraz tak, mamy nowe wartości item levelu item. Natomiast to, co jest istotne, to jak teraz te przedmioty będą dropiły. Jeżeli zabijesz moba level 55, to ten mob może wydropić 625 do 700. Jeżeli zabijesz moba level wyżej, to on może wydropić 725 do 702. Czyli mówiąc krótko, im zabijasz mocniejsze moby, tym dropią ci mocniejsze itemy. Dlaczego cudzysłów za chwilę wytłumaczę. I tak dalej, aż do levelu 70, gdzie może ci wydropić 755 do 730. Jeżeli chodzi o przedmioty święte, to wszystko. Jak wygląda to ze starożytnymi? To jest istotna zmiana. Dlaczego? Dlatego, że duża część graczy narzekała na to, że jak wchodzi na WT4, to po chwili grania ma już przedmioty i już nie ma sensu grania. Nie do końca się z tym zgadzam, ponieważ nie masz idealnych roli, czy nawet tam bardzo dobrych roli na tych przedmiotach i raczej nie masz idealnych statystyk na tych przedmiotach, więc nie ma co przesadzać, że nie ma sensu dalej grać, bo dalej i tak będą jakieś przedmioty potencjalnie lepsze. Natomiast rozumiem, o co chodzi, jeżeli chodzi o rozgoryczenie. W sensie, że mamy już prawie wszystko. Teraz zostało to zmienione i na samym początku, na 75 levelu, nie wydropią ci 925, bo moby na 75 dropią 780 do 855. Na levelu wyżej dropią 2 punkty wyżej, a na levelu setnym dropią 830 do 925. Więc dopiero moby na setnym levelu są w stanie, jeżeli dobrze rozkminiam, wydropić maksymalny item level przedmiotu. Wcześniej jest to niemożliwe. Mało tego, im moby będą miały wyższe levele, ponad setkę, czyli tutaj mamy na myśli Nightmare Dungeony, tym będą dropiły jeszcze lepsze minimalne role, czyli zwiększały szanse na maksymalny item level. I mob na 102 poziomie dropi już 8.3.2 minimalnie do 9.2.5, bo to jest maksymalny role. Więc mówiąc krótko, możesz sobie klepać moby na Nightmare Dungeonie, możesz sobie iść na Nightmare Dungeon na poziom chyba 46, gdzie masz moby setkę i masz taki zasięg, ale jeżeli pójdziesz 10 poziomów wyżej, gdzie moby będą miały 110 level, to tutaj już będzie minimalnie 840, czyli nie dość, że będą te przedmioty z automatu lepsze, to jeszcze jest większa szansa na to. No bo jeżeli dropi ci święty przedmiot, no to on roluje sobie, jaki jest item power swój. I mamy tutaj w przypadku tego 95, dobrze liczę? 70, tak, 95. A jeżeli pójdziemy, czyli 1 na 90, 1 do 95 jest na item level maksymalny. A jeżeli pójdziemy sobie na moba, który dropi 840 przykładowo, to mamy wtedy 85 i mamy szansę 1 do 85. Jak pójdziemy sobie jeszcze wyżej, to szansę 1 do 75. Więc im wyżej idziemy w Nightmare Dungeonach, tym jest większa szansa na wydropienie maksymalnego item levelu. I to sprawia, że przede wszystkim po wejściu na WT4 nie masz od razu najlepszego giru, bo masz prawdopodobnie dosyć niskie te item levele, a poza tym im dalej grasz, tym dropią ci wyższe item levele i na setnym levelu masz powód, żeby iść jeszcze wyżej, żeby wydropić jeszcze mocniejsze item levele. Gdzie jest problem? Bo na pewno jakiś jest. Problem jest jeden. W momencie, kiedy idziesz w tej chwili, nie mówię o popatchu, tylko w tej chwili, jak idziesz na World Tier 4, to przedmioty 725 mogą mieć maksymalne. Tak, przepraszam. Mogą mieć maksymalne role. Bo od 725 mamy ostatni poziom afiksów, czyli ten 52. I 52 willpowera w tym przypadku możemy mieć na przedmiocie 725 i tak samo na 820. I jeżeli tak będzie wyglądało to tutaj, to tak naprawdę.
ta zmiana niewiele wprowadza. Ona owszem jest istotna w przypadku broni, bo im wyższy level, item level broni, tym większe obrażenia, ale w przypadku zbroi czy biżuterii, w przypadku zbroi dostajemy trochę więcej armora, co nie jest aż tak kluczowe. W przypadku biżuterii było tak, że i tak się to kapowało na 750 chyba i tam dostawaliśmy odporności. Więc jeżeli Blizzard nie wprowadził dodatkowej puli afiksów, że tutaj przykładowo mamy 780 na tym zasięgu do, dajmy na to 780, 825, a od 826 do 800, dajmy na to 80, mamy jeszcze wyższy, jeszcze wyższą pulę tych afiksów, czyli przykładowo, to mam na myśli, aktualnie jest taki poziom, że maksymalnie mamy 52 przykładowo willpowera na całym range'u starożytnych przedmiotów. I teraz tak, jeżeli po tej zmianie będziemy mieli 780 do 925 i dalej mamy maksymalnie 52, to nie robi wielkiej różnicy, bo my walczymy tylko o parę punktów armora. O ile on jest znaczący i istotny, to nie jest to jakoś super emocjonujące, jak wypadnie nam zbroja, która daje nam 6 więcej punktów armora, prawda? Żeby to było ekscytujące, to musiałoby to wyglądać tak, że mamy przykładowo coś takiego, że od 780 do 820 mamy maksymalnie 52, od 821 do 860 mamy 62, od 861 do 925 mamy maksymalnie 72. To byłoby ekscytujące, ponieważ mielibyśmy tak jakby, powiedzmy, że trzy poziomy starożytnych przedmiotów. Czy jest tak, że po prostu mamy jeden poziom statystyk na tym maksymalnym poziomie aktualnym, przyszłym tych statystyk, czy one się skalują i idą w górę? Jeżeli się skalują i idą w górę, to będzie fajne i ekscytujące. Jeżeli się nie skalują, to będzie raczej niewielka zmiana. W sensie farmienie broni będzie istotne, bo będziemy chcieli mieć broń 925, bo ona będzie mieć o wiele większe obrażenia niż broń tam powiedzmy te 780, ale inne przedmioty już niestety nie będą jakieś super. Zobaczymy, potrzebujemy tutaj więcej informacji, żeby to ocenić, natomiast łatwo to będzie wyhaczyć zaraz po wyjściu patcha. Dalej mamy to, że zapomniane dusze teraz nie dropią aż tak mocno z niszczenia przedmiotów. Sacred ma 5%, Ancestral ma 10%, a Two-Handed Weapon ma szansę na wydropienie 2%. Chodzi o to, żeby bardziej chodzić na Helltide'y, no i dzięki Bogu za taką zmianę. Nie rozumiem, po co ta zmiana została w ogóle wprowadzona, że te Forgotten Soul'e dropiły z Salvage'a. Bo na początku nie dropiły, później zrobili tak, że dropiły i teraz robią taki miks, powiedzmy, że mają tylko 5% szansy, co jest spoko, bo dostajemy jakieś tam te macy, ale i tak musimy dalej chodzić na Helltide, żeby sobie te macy zdobywać, więc to jest na pewno super. Kolejną gigantyczną, no dobra, może gigantyczną to trochę przesadzam zmianą, ale dosyć dobrą i interesującą zmianą jest, powiedzmy, że loot filter, znaczy nie można go nazwać loot filtrem, ale jest fajna rzecz. Na WT1-2 nic się nie zmienia. Na WT3 tylko legendarne, unikalne, uber unikalne oraz święte, rzadkie przedmioty będą dropiły. Nie zobaczysz przedmiotu, który jest niebieski, biały. No, to tyle. Zamiast tego dostaniesz dodatkowe crafting materiały. Nie wiem, czy te crafting materiały będą wpadały od razu do plecaka, czy będą spadały na ziemię. Strzelam, że na ziemię. Natomiast tak jakby nie będziesz miał wylewu przedmiotów poniżej Sacred na WT3. Na WT4 działa to tak samo, tylko że będziemy widzieli tylko ancestrale, czyli przedmioty starożytne. Czyli mówiąc inaczej, patrząc na tą zmianę, jak idziesz na WT4, to widzisz tylko przedmioty 780, a jeżeli chodzi o resztę, te przedmioty automatycznie się niszczą, nie widzisz ich, ale dostajesz za to macy. Co jest zmianą, no, dosyć pozytywną. No nie powiem, że jest to nie wiadomo jak wielkie co, ale jest to zmiana pozytywna. Dlaczego? Przede wszystkim troszkę jest to zastępstwo loot filtra. No bo będziemy widzieli tylko te przedmioty starożytne. Ja wiem, że dużo osób, tak mi się przynajmniej wydaje, chce, żeby ten loot filter działał tak, że oni sobie mogą zaznaczyć o 920 i tylko przedmioty z krytem. Ale wydaje mi się, że wtedy ta gra byłaby trochę pusta i to byłoby trochę smutne. Natomiast pomijając to, jest to forma loot filtra, bo widzimy tylko przedmioty starożytne, reszty przedmiotów nie widzimy, bo te przedmioty się automatycznie niszczą. Poza tym ułatwia nam to zarządzanie ekwipunkiem. Nie podnosimy przypadkowo jakichś przedmiotów, których nie chcemy, to po pierwsze, a po drugie nie ma tego aż tyle. Poza tym nie musimy biegać do miasta, żeby te przedmioty niszczyć, kiedy potrzebujemy maców, albo żeby je sprzedawać, kiedy potrzebujemy golda, bo to wszystko nam samo dropi. I dodatkowo jeszcze większa ilość golda nam dropi, więc możemy się skupiać na podnoszeniu tylko tych najważniejszych przedmiotów, co sprawia, że nie mamy tyle przedmiotów w ekwipunku, co sprawia, że nie musimy latać do miasta, sprzedawać tego i tak dalej, co usprawnia grę i pozwala nam więcej zabijać potworów, a chyba o to w Hack'n'Slashu chodzi, więc ogólnie ta zmiana jest jak najbardziej na plus.
Nie jest ona idealna, żeby nie było, ale jest to dosyć, powiedzmy, że fajne. Problem, jaki tutaj widzę, to jest kolejne ułatwienie, nie? Tutaj mamy zmniejszenie kosztów tego, a tutaj mamy, dobra, to jeszcze ci włożymy a do plecaka tego golda, macy i wszystko ci włożymy, nie? Z punktu widzenia community jest to pewnie zmiana fajna, bo to jest to, czego poniekąd community chciało. Z punktu widzenia mojego, jest to kolejne takie ułatwienie i powiedzenie: hej, ziomek, zrobimy tą grę tak banalną, żeby była tak prosta, że tylko biegasz i przedmioty się same zakładają, enchantują, upgrade'ują i wszystko robią, nie? No trochę jest to przesadzone, jak dla mnie, ale z drugiej strony, no rozumiem, że gracze mogą tego chcieć i być może faktycznie jest to spoko, nie? Mi się jakoś tak... Ja miałem taką wizję, że jak mamy te upgrade'y 5 razy tych przedmiotów, że mamy te to enchantowanie, jakieś tam sokety i tak dalej, że to będzie wymagało jakiejś pracy, włożenia jakiejś pracy w to, żeby to wszystko móc ulepszyć, nie? Że po prostu wydropił nam item, no i musimy się trochę postarać, żeby ten przedmiot ulepszyć, a nie, że po prostu wypada nam item, lecimy, enchanting, upgrade, socket, gem, boom, jest zrobione. Po prostu bez żadnego wysiłku. Dlaczego ja tak do tego podchodzę? Dlatego, że w momencie, kiedy musielibyśmy włożyć jakiś wysiłek, mamy jakąś tam marcheweczkę na kiju, za którą sobie latamy, nie? Okej, wypadły nam nowe spodnie, musimy sobie wydropić macy do tego, żeby to upgrade'nąć, żeby to zenchantować, żeby tam dać sokę i tak dalej. I wtedy mamy jakby cel w grze, a tak to tego celu jesteśmy pozbawieni, bo jest mechanika, która pozwala coś zmienić, ale ona jest tak łatwo dostępna, że tak jakby tej mechaniki nie było. No bo co z tego, że ty masz upgrade'owanie 5 razy itemu, jak ty po prostu dropisz item i idziesz i w 2 sekundy masz to załatwione. To nie sprawia, nie daje żadnych emocji, nie daje żadnych puzli do rozwiązania, nie daje żadnego problemu do rozwiązania, tylko po prostu zrób to, nie? No nie jestem wielkim zwolennikiem. Kolejna sprawa to dungeony. Tutaj przede wszystkim będziemy się teleportowali nie przed dungeon, a do dungeonu, co zaoszczędza nam jeden loading screen. Zmiana oczywiście bardzo fajna. Czemu tego nie było wcześniej? Bo to nie jest takie proste do zrobienia. Jak mi tłumaczył to znajomy programista, tak swoją drogą. Sigile będą nagrodą, nie będą dropiły. Potwory będą się spawnowały bliżej wejścia, co jest zmianą pożądaną, bo wcześniej było tak, że wchodzimy do dungeonu, idziemy przez 4 ekrany i niczego nie spotykamy. Nawet na jakimś filmie promocyjnym coś takiego było, więc to jest spoko. Zmiana z jakimiś tam takimi pomniejszymi, że tak powiem, pierdołami, jakimiś afiksami i tak dalej. Zwiększenie doświadczenia glyfów. To jest, myślę, zrobione po to, bo wcześniej mieliśmy latanie po Nightmare Dungeonach. Czy to levelowanie, czy endgame, czy cokolwiek innego. Teraz jesteśmy wyciągani z tych Nightmare Dungeonów, żeby te glyfy nie były levelowane nie wiadomo jak długo, to będą się levelowały szybciej. Zmienienie layoutu dungeonów, tak żebyśmy nie chodzili w kółko. Fajna zmiana, bo teraz będziemy mieli takie, powiedzmy, drogi. Nie będziemy się musieli cofać, a może coś w tym stylu. Mamy też sporo zmian, jeżeli chodzi o endgame'owe aktywności. Legion, mówiąc krótko, daje więcej doświadczenia. World Bossy na pewno mają więcej życia i parę pomniejszych zmian, plus też będą się pojawiały częściej. I tutaj jeszcze jakieś skrzynki. Następnie mounty dostają dosyć sporo fajnych ulepszeń. Powinny być szybsze, mniej kolidować, skakać przez bariery, mieć krótsze cooldowny i tak dalej. Więc mounty wreszcie staną się być może przyjazną częścią tej gry, a nie bardzo irytującą rzeczą. Kolejną rzeczą są miasta. I tutaj tak, okultystka jest przy Tree of Whispers. Dodatkowo stasze są ustawione bliżej kluczowych vendorów. Mamy dodane stasze w mniejszych miastach. Ten ziomek od Oboli będzie stał bliżej w różnych miastach. No i też mamy dodatkowe waypointy odblokowane po skipie kampanii, tak żebyśmy mogli się łatwiej poruszać po mapie. Dalej mamy potworki i tutaj przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, bo to pewnie jest dramatyczne. Po tych wszystkich zmianach, które zostały tutaj wprowadzone, chcą utrzymać poziom gry, tak żeby on się nie zmienił drastycznie. I potworki w związku z tym, że mamy nowe itemy i tak dalej, są dostosowane do tych zmian. To na pewno na początku będzie strasznym burdelem. W sensie te potwory będą albo za trudne, albo za łatwe. Nie wierzę, żeby im udało się to dostosować przy takiej ilości zmian do poziomu, gdzie one były takie jak wcześniej. Fajnie, że się starają, ale no to pewnie będzie trzeba poczekać parę patchy. Dalej mamy skalowanie potworków dostosowane, że mamy tutaj tam 75 setny level na WT4. Jakieś pomniejsze zmiany w potworach. Kolejną rzeczą jest update doświadczenia. Przede wszystkim kadzidła dają bonus do expa i pozostają po śmierci.
Tak, w tej grze są kadzidła. Jak idziecie do alchemiczki, to tam jest taka ostatnia zakładka. Całkiem fajna sprawa. Następnie moby dają, mówiąc krótko, więcej expa i wszystko inne daje więcej expa. Więc ogólnie rzecz biorąc, leveluje się szybciej, łatwiej, etc. Natomiast jeżeli mam być szczery, jakoś podekscytowany tym nie jestem. Dlaczego? Gdyby levelowało się do setki i na setce mielibyśmy główne aktywności, to byłoby to fajne. Ale w sumie główne aktywności to jest levelowanie do setki, nie? Więc tak, to, że wylewelujesz do setki, to jakby skraca długość życia twojej postaci. Oczywiście, w tym momencie mamy te uberbossy, które chcemy prawdopodobnie farmić po uber legendy przykładowo. Później mamy ten Nightmare Dungeon na setnym poziomie do osiągnięcia, ale dalej jeszcze czegoś brakuje. Tutaj widziałbym przykładowo leaderboardy, które co prawda mają być w trzecim sezonie, więc tutaj już na plus. Natomiast w tym momencie takie skracanie tego, nie wiem, nie chcę za bardzo nudzić, bo mam wrażenie, że ludzie wolą jak najszybciej do tej setki wylevelować, tylko biorąc pod uwagę, że na tej setce nie ma w tym momencie zbyt wielu aktywności, to jest takie trochę... No mi się to osobiście trochę nie podoba, nie? Wolałbym, żeby się to dłużej levelowało do tej setki, żeby przykładowo w trakcie tego levelowania można było sobie robić te Nightmare Dungeony, czy te uberbossy i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast gdybyśmy doszli do tego poziomu, że na setce mamy dodatkowy content do robienia, czym mogą być te uberbossy, bo umówmy się, że chyba do tego zostały stworzone, żeby latać na te uberbossy na setnym levelu, nie na 75, no to wtedy może to faktycznie inaczej będzie wyglądało. Jak dorzucam jeszcze do tego leaderboardy i jeszcze powiedzmy coś tam, no to może akurat w tym kierunku dobrze by to... No może faktycznie zmierza to w dobrym kierunku. Mam powoli wrażenie, że ten film chyba będzie trochę za długi. Zobaczymy, ile wyjdzie po montażu. Ale no dalej mam jeszcze jakieś takie mniejsze zmiany. Tutaj no nie ma jakichś super istotnych rzeczy. Może poza tym, że renoma przechodzi między sezonami nowymi postaciami. W sensie nie trzeba się logować i tak dalej, tak jak było to rozwiązane przy sezonie pierwszym. Po prostu ma, jak zrobiliście renomę, to macie tą renomę. Zwiększyły się nagrody za robienie sidequestów. Co może być interesujące, ponieważ niektóre sidequesty są dosyć szybkie i to może być fajne źródło expa. Zwiększyły się też widoczność trapów. To, co jest bardziej interesujące, to zwiększyła się ilość potworów w kilku miejscach i szybkość eventów. W sensie, mieliśmy te różne eventy, gdzie tam chyba szybkość i ilość mobów też gdzieś było napisane, z tego co pamiętam. W każdym razie mamy te eventy, które możemy sobie wystartować albo poza światem, albo w dungeonie. I one były strasznie wolne, tam szedłeś, coś tam coś gadał, zanim te moby się zaczęły spawnować, to godzina mijała i tak dalej. To zostało przyspieszone, tych mobów też powinno być więcej i szybciej się powinno wszystko dziać, więc te eventy teraz będą fajniejszą opcją na zbieranie expa. No i w momencie, kiedy na hardkorze gracz dostaje disconnecta w kombacie, używa Scroll of Escape, żeby się automatycznie przeteleportować do safety lokacji. To jest spoko, myślę, że to akurat jest całkiem sprawiedliwe, aczkolwiek dalej uważam, że ten potionek jest większym problemem. Dobra, i dochodzimy do balansu. Przede wszystkim nie planuję omawiać balansu, jeżeli chodzi o klasy, bo no, nie ma to jakoś większego sensu, myślę, a tych zmian tutaj jest naprawdę sporo. Natomiast chciałbym się pochylić kilku rzeczom. Przede wszystkim przedmioty unikalne będą pozmieniane i będą... Blizzard stara się zrobić je bardziej grywalnymi. Tylko, że jest tutaj jeden malutki problemik. Chcą zrobić, żeby przedmioty unikalne były bardziej ekscytujące i były w ogóle super, huper, uper i tak dalej. Bardzo dobrze, no bo po to są te przedmioty unikalne, żeby sprawiały nam radość, prawda? Jak to będą robić? Dodając nowe afiksy, które nie istniały na itemach, dodając afiksy, które istniały, ale o wiele wyższym value, czyli na przykład jak coś miało 30, tam Fire Resist, to będzie mieć 70. Dodając takie afiksy w dane sloty, które normalnie by nie istniały, czyli przykładowo tam, nie wiem, na zbroi możemy mieć kryta, albo coś w tym stylu, albo update'ując te moce unikalne. I tutaj mamy kilka takich przykładów, na przykład te objęcia matki, bodajże tak to się po polsku nazywa, wcześniej mają overpower damage, to nie jest zbyt użyteczne na większości klas, a teraz dostanie to zamienione z maksymalnym życiem, co sprawia, że ten pierścionek jest całkiem spoko. Mamy wszystkie statystyki, mamy szansę zwiększoną na lucky hita, mamy crit damage, no i mamy więcej życia. Plus dodatkowo mamy jeszcze zmienienie tego z 5 na 4, czyli teraz musimy core skillem hitnąć, że tak powiem, czy uderzyć 4 przeciwników, a nie 5, żeby sobie odzyskać trochę resursów. I okej, to jest całkiem spoko.
Tylko że jak sobie popatrzymy na inny item, na przykład ten tą siekierę, która wypada z Butchera, to tutaj Crown Controlled Enemies affix zwiększony jest do 160%. Nakładam, że nie chodzi o to, że jest 160% obrażeń, tylko że jest 12 plus 160%, czyli jakieś 30 tak maksymalnie. Tak myślę, że o to chodzi przynajmniej. I jaki jest ten problem? No, ja nie wiem, czy to sprawi, że ta broń będzie użyteczna. W sensie, zwiększenie niektórych tych statystyk w momencie, kiedy sama unikalna umiejętność nie jest zbyt sexy, nie sprawi, że te itemy raczej będą grywalne. Nie jest tak, że te zmiany do uników, które oni robią, nie mają znaczenia, bo w wielu przypadkach mają znaczenie i faktycznie poprawiają to, jak te przedmioty będą wyglądały. Natomiast problemem jest to, że wydaje mi się, że te zmiany to jeszcze jest za mało, żeby te unikalne przedmioty były super mega grywalne. Że niestety, przykładowo, jak mamy to, co sprawia, że Death Trap się ciągle aktywuje, to że sobie zmienimy to czy to, nie zmieni aż tak mocno tego przedmiotu, żeby on się nagle stał unikalny. I takich przykładów jest wiele, więc trochę boję się, że te zmiany, o ile są kroczkiem w dobrym kierunku, to jeszcze są za małym kroczkiem, żeby były na tyle znaczące, żebyśmy na widok unikatów piali z zachwytu. Plus też to, co jest moim zdaniem największym problemem z tymi unikatami, no niestety, jeżeli one będą dropiły tak jak dropią, czyli nie wiadomo jak dużo na godzinę, to też jest małą frajdą, więc mam nadzieję, że troszkę zmniejszyli drop rate tych unikatów, dlatego, że mamy teraz te uberbossy. Nie będzie to aż takie na prawo i na lewo sypało, nie będzie tym aż tak na prawo, na lewo sypało. Kolejną rzeczą są odporności na żywioły i to jest zmiana wręcz pożądana, która powinna być tutaj od samego początku. Ja nie wiem, kto, co za łeb wymyślił ten motyw z tymi armorami i z tym, żeby to działało tak jak działało. Teraz to będzie działać, tak mówiąc krótko, jak w Diablo 2, jak w Diablo 3. Diablo 3 w sumie chyba działa podobnie, już nie pamiętam. W każdym razie odporności będą na pewno rzeczą potrzebną, żeby przeżyć, nie dodatkiem, tylko żeby przeżyć, bo armor, który dawał nam w tym momencie, czy armor w tym momencie zmniejsza obrażenia od żywiołów. Po tej zmianie armor nie ma wpływu na żywioły, armor zmniejsza tylko fizykale. A żeby mieć zmniejszone obrażenia od czarów, to musimy zainwestować w odporności, które teraz będą działać adytywnie, a nie multiplikatywnie. Co to oznacza? Wcześniej było tak, że jak mieliśmy na przykład dwa źródła po 20%, to najpierw zmniejszało nam się o 20%, a później z tego co zostało o 20%. W tym momencie dodajemy sobie 20 i 20 i zmniejszają nam się obrażenia o 40%. W przypadku dwóch źródeł odporności nie ma tutaj wielkiej różnicy, ale jak tych źródeł jest o wiele więcej, to ta różnica jest przekolosalna. W związku z czym gwarantuję Wam, że odporności będą istotną rzeczą. I też w inwentory mamy w sekcji statystyki pokazane odporności. I dodatkowo na World Tier 3 i 4 mamy karę do odporności minus 25 i minus 50%, więc musimy sobie to stakować. Z wielu źródeł teraz się te odporności dostaje się ich więcej, jest to bardziej sensowne, bardziej przemyślane i bardziej wymagające. I tutaj słyszałem, że niektórzy mówią, że to źle, bo teraz będziemy musieli szukać odporności. Ale właśnie na tym polegają hack and slasher, że mamy problem i musimy ten problem rozwiązać. I właśnie to jest bardzo fajną rzeczą w tym. Dodatkowo jeszcze warto zapamiętać, że odporności kapują się na 70%, czyli tyle maksymalnie możemy ich mieć. No i musimy mieć odporności na różne żywioły. Tych żywiołów jest 5. Fire, Ice, Cold, Poison i Shadow. No, więc czeka nas zabawa z odpornościami, co też wpływa na itemizację, ponieważ w tym momencie musimy do itemów dorzucić sobie inne statystyki. Nie możemy już sobie tak popatrzeć tylko za przykładowo ofensywnymi statystykami plus max life i damage reduction. Musimy właśnie dorzucić jeszcze te odporności, więc trudniej będzie nam znaleźć itemy pod nasz build, bo będziemy potrzebowali też uwzględnić w tych itemach te odporności, co sprawi, że ta itemizacja z automatu też będzie o wiele bardziej, powiedzmy, że rozbudowana. Armor też ma lekkie zmiany, więc też spoko rzecz. No i w końcu dochodzimy do update'u damage bucketów, czyli tam wiaderek obrażeń. Chodzi o to, że wcześniej mieliśmy coś takiego, że nasze obrażenia wyglądają tak. Obrażenia broni razy obrażenia umiejętności, razy obrażenia z głównej statystyki, czyli na przykład Water miał Dexterity i to obnożyło obrażenia, razy
obrażenia odkryta, razy obrażenia od odsłonięcia, razy w sumie wszystkie inne obrażenia dodane. To, że to wszystko było dodane, sprawiało, że to było mniej istotne odkryta i od odsłonięcia, ponieważ to dawało więcej. Zmiany, które zostały wprowadzone, są, mam wrażenie, jedyną deską ratunku dla tak spierdolonego systemu. Bo są tragiczne. Kryt teraz zadaje zawsze 50% obrażeń. A wszystkie bonusy powyżej są ładowane do tego ostatniego wiaderka obrażeń, czyli do obrażeń od zimna, obrażeń do bliskich przeciwników, obrażeń do zestunowanych przeciwników, obrażeń od core skilli i tak dalej, i tak dalej. Odsłonięcie zadaje zawsze 20% damage'u, a powyżej jest dodawane do tamtego wiaderka. Więc przede wszystkim, w sezonie 2 obrażenia odkryta nie będą tak znaczące i obrażenia od odsłonięcia nie będą tak znaczące, jak były wcześniej. Będą znaczące na tym samym poziomie, na którym wszystkie inne obrażenia. Czyli jak tam mamy przykładowo damage over time, damage to crown, controlled enemies, damage to distant enemies, close enemies, bleeding enemies, to wszystko się zrównuje z tym. Więc mówiąc krótko, w większości przypadków, jak patrzymy na itemy, to patrzymy, co nam daje obrażenia w największej ilości i to jest najlepsze. I ten system jest tak płytki, znaczy on jest tak głupi, że szkoda gadać. Mamy w tym momencie, nie wiem, strzelę, 50 afiksów, które dają obrażenia i które wszystkie mają taką samą wartość i niczym się nie różnią. Oczywiście, jeżeli gramy przykładowo, nie wiem, jakąś tam melee klasą, no to obrażenia do distant enemy, które, czyli do przeciwników, którzy są w połowie ekranu, no nie są jakoś super potrzebne, nie? Jeżeli nie mamy damage over time, czyli dotów, to też nie jest jakoś super potrzebne. I owszem, na tej zasadzie możemy sobie wybierać obrażenia, no bo jeżeli na przykład gramy, nie wiem, cold sorcererką, to obrażenia od fire damage'u nam nie są potrzebne, nie? Tylko problem jest w tym taki, że to wszystko teraz jest równe, nie? I tak masz kilka możliwości, które będziesz wybierała i bierzesz to, co ma najwyższą wartość, więc ten system nie jest zbyt ekscytujący, bym powiedział tak na pierwszy rzut oka. Oczywiście to jest wersja uproszczona, ponieważ wersja nieco bardziej rozwinięta może być taka, że niektóre te statystyki będą wyższe, niektóre będą niższe, niektóre będą działać częściej, niektóre rzadziej, niektóre będą działać tylko we wtorek o północy koło KFC na jednej ulicy i tak dalej. Natomiast to wydaje się być strasznie spłycone dla większości graczy, nie? Masz po prostu, znaczy wszystkie te afiksy dla dużej części buildów i dla dużej części graczy, wszystkie afiksy typu obrażenia do jakichś tam przeciwników, można by zmienić teraz na obrażenia. I to tyle. Więc ten system, nie wiem, na chwilę obecną wydaje się być dosyć kiepawy, że tak to nazwę. Jest to takie rozwiązanie, okej, popsuliśmy i nie możemy tego naprawić, więc wybierzemy dosłownie najmniejsze zło. Słabo to wygląda, jeżeli mam być szczery, ale też zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak się pogra. Bo tutaj są, nie ma wszystkich rzeczy powiedzianych, nie? W sensie, czy na przykład są jakieś, nie no, to chyba było powiedziane w patch notach. Chodziło mi o to, czy są jakieś zmiany w tych afiksach, ale tego nie widzę. Plus też nie jestem w stanie przeanalizować tego pod kątem wszystkich możliwych buildów i może część buildów będzie miała z tym zabawę, nie? Ale tak na chwilę obecną tak... No to overpower wydaje się być przemocarny, nie? On będzie chyba walił takie kryty, że szkoda gadać. No dobra, mamy tutaj jeszcze wszystkie fiksy, które zostały wprowadzone. Tych fiksów, jak widać, jest dosyć sporo. Gra powoli wychodzi z alfy. Mamy też zmiany w balansie, ale tych zmian w balansie no, nie będę raczej omawiał. No po pierwsze, ja też tych wszystkich buildów i postaci i umiejętności nie pamiętam, a po drugie, myślę, żebyście się zanudzili. Tutaj istotną rzeczą są te unikaty, nie? Warto sobie je na pewno przejrzeć i pomyśleć, które unikaty teraz mogą być bardziej grywalne niż były wcześniej. Natomiast tak jak mówię, na przykład World of Hakan, nie? Czyli ten amulecik, który sprawia, że Rain of Arrows jest zaklnięte przez wszystkie poziomy, znaczy skille zaklinania u Rogue'a. No niby to fajne, nie? Wcześniej było. I teraz będzie miał tak, damage zwiększony o 200%, czyli tak jak tutaj World of Hakan. Ultimate skill damage jest 21, to teraz będzie, strzelam, że albo 40, 42, albo 63.
Kolejną rzeczą jest to, że zamiast cooldown reduction będziemy mieli zmniejszony cooldown reduction, ale stricte do tej umiejętności na 300% normalnej wartości. Więc jeżeli tam, dajmy na to, normalna wartość cooldown reduction do skilla jest 10%, to chyba będzie albo 30, albo 40%. Nie wiem, czy to się dodaje. Add 300%, więc jak jest add, to chyba byłoby 30%, więc całkiem sporo. No i tutaj mamy zmieniany skill Critical Strike Damage, który teraz no nie jest sexy statystyką, na... to w ogóle Critical Strike Damage z Imbued Skillsami jest zmieniony na Movement Speed. No to nie jest sexy statystyka w tym momencie, Movement Speed jest sexy. No tylko problemem tego jest to, że ta umiejętność jest do dupy, nie? Więc nie wiem, czy ten amulet cokolwiek zmienia. Znaczy, czy te zmiany na tym amulecie sprawią, że będzie dało się zrobić build pod tą umiejętność, bo ta umiejętność jest do dupy. No ale może się będzie dało. W każdym razie na pewno Windforce tutaj wygląda interesująco. Ja będę chyba właśnie chciał zrobić Łotra pod Windforce'a, bo mi się wydaje całkiem... Znaczy, od samego początku chciałem to zrobić i może teraz będzie to miało nawet jakiś sens. Zobaczymy. W każdym razie dużo, jeżeli chodzi o ten patch, dużo zmian w dobrym kierunku. Dużo kroków w dobrym kierunku. Widać poprawę w porównaniu do poprzedniego sezonu. Natomiast i na 100% będzie się teraz lepiej grało. Jak dużo, czy tylko troszkę, czy o wiele bardziej, ciężko mi powiedzieć. Natomiast, żeby wszystko było git, no jeszcze trochę zmian jest potrzebnych. Tutaj, jeżeli oni by dali tutaj różne afiksy, to z itemizacją chyba powinno być ok, tak mi się wydaje. Nawet niekoniecznie muszą być 3 poziomy, mogą być 2 poziomy, nie? Może być tam od, powiedzmy, tylu do tylu. I może by to wyglądać tak. I to już będzie kroczek w dobrym kierunku. I ta itemizacja będzie spoko. Biorąc pod uwagę teraz, że jeszcze musimy tych resistów szukać. Nie wiem, jak te damage wyjdą. W każdym razie, to wszystko jest na pewno drogą do tego, żeby ilość narzekań na Diablo się zmniejszyła o wiele. Natomiast nie wszystkie rzeczy są dla mnie zrozumiałe, nie wszystkie rzeczy uważam, że są dobrze zrobione. Być może się tych rzeczy niektórych nie da lepiej zrobić na chwilę obecną. Natomiast jest to patch, który na pewno poprawia tą grę dosyć mocno i sprawia, że gra będzie dawać dużo, dużo frajdy. Wtorek, 17 października, 18:30, www.twitch.tv/mkrr3. Zapraszam na granko, prawdopodobnie Łotrem, a w tym filmie to już wszystko. Jo!